Hej, z tej strony Pakul i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Command & Conquer Red Alert w edycji odświeżonej. No i dobra, mamy misję Sowietów numer 9, gdzie moim zdaniem ta misja jest to pierwsza tak właściwie misja po stronie Sowietów, która moim zdaniem jest trudna. No i generalnie chodzi o to, że siły aliantów przechwyciły i zniszczyły konwój z elementami naszej tajnej broni. Chodzi tutaj o żelazną kurtynę. Została jedna ciężarówka, ale alianci przejęli ją razem z ładunkiem. Tak nie może być. Musisz zniszczyć ten pojazd, zanim alianci opuszczą okolicę. No, tak mniej więcej wygląda. Mają dużą przewagę. Ja z mojej strony tylko dodam tyle, że nie jest to moje pierwsze podejście, dlatego uważam, że ta misja jest jedną z pierwszych misji trudnych Sowietów. Rocky boys. No one must hear of this. Do you recognize these names? They are your generals. But I don't see my name. Be thankful. I named these men as traitors. They're plotting to kill me. They think I will destroy Mother Russia. But you? You have always stood by me. When I regained the land stolen by the Europeans and the Chinese, you were there. You fought nobly to make my dream come true. So now, I'm going to give this honor to you. Death warrants? Sign them. Reaffirm your loyalty to me by ridding Russia of her enemies. Curious. Stalin said nothing about the truck Gradenko abandoned. Containing elements of Iron Curtain. Yes. We must get it back. I'm sure you'll find a suitable way to handle Comrade Gradenko. The truck and its contents were abandoned somewhere in this region. The Allies captured the truck and brought it to this way station. They intend to move it to safe territory and study its contents carefully. This cannot be allowed to happen. We cannot risk recapturing the truck. It is now a liability. Do not allow the truck or any allied unit to leave the area. No dobra, i widzimy, że zaczyna się dość ciekawie, bym powiedział, że dość nawet ciężko. Więc musimy rozpocząć tutaj naprawę wszystkich po kolei rzeczy i jechać z tematem tak naprawdę, wieżyczka Tesli. I od razu zaczynamy budować fabrykę moim zdaniem. To jest pierwszy, właściwie chyba najważniejsza budowla, którą chcemy wybudować. Dobra, tutaj harwestera wyślemy od razu po kryształy, nie będziemy się nawet zastanawiać. Tutaj potrzebujemy bardzo dużo zasobów.
ponieważ musimy jako taką armię, jako taką armię zrobić. A niestety tutaj będą nas atakować co chwila, więc to jest niestety minus trochę. No, co jeszcze miałem mówić? Gradenko zgubił ciężarówkę. I wujek Uncle Joe postanowił go za to nie karać, z tego co rozumiem. Co ciekawe. To trochę, szczerze powiedziawszy, niepodobne do Sowietów. No ale cóż, tak się zapowiada scenariusz, z tego co zdążyłem zauważyć. Więc może być ciekawie. Dobra, fabrykę stawiamy, od razu postawmy budę. Buda się nam przyda. Sobie dajmy podwójkę może. Buda nam jest po to, bo dobrze będzie z dwa psy. Na pewno trzeba mieć zbieracza rudy. Pod trójkę weźmiemy ich, jednego sobie damy tu. A tutaj musimy zaawansowaną elektrownię drugą wybudować. Komrad? Yes, sir. Affirmative. Musimy się delikatnie przejechać, zwiedzić. Affirmative. No, tutaj niestety będą artyleriami dość mocno działać. Uciekaj. Dobra, tutaj jedną elektrownię. Vehicle report. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Dobra, i do naprawy. Okej, okay. Mamy na szczęście kolejną żniwiarkę, która nie tutaj ma jechać, tylko ma jechać tutaj. Teraz musimy dużo czołgów wyprodukować. Bardzo ich pociągujemy i zacząć produkcję wyrzutni przeciwlotniczych. Przeciwśmigłowcom. Ponieważ niestety, ale będą nas tutaj nękać również z powietrza. No i to jest niestety minus. To w pierwszej kolejności właściwie by trzeba było postawić. Zastanawiam się, czy tu. Tutaj może postawimy. Nie ma co zwlekać, ani chwili tak naprawdę. Dobra, wybierz czerwone kryształy. Czerwone kryształy są nam potrzebne w pierwszej kolejności. No i musimy to dopaść tą ciężarówkę tak naprawdę. Będzie to niestety, ale problem dla nas. Dobra, mamy drugie miejsce. Lotnisko. Potrzebujemy lotniska. Lotniska potrzebujemy, żeby włączyć karty super broni. Karty super broni są dość ważne, ponieważ da nam to samolot szpiegowski. A dzięki samolotowi szpiegowskiemu... Aj, to muszę sprzedać. Nie zdążyłem niestety. Dobra, mamy już, wydaje mi się, na tyle czołgów, że możemy coś tutaj pokombinować. Mało mamutów mamy, a z tego co wiem, chyba nie bardzo będę mógł budować czołgi typu mamut. To trochę mnie niestety się nie podoba, tak naprawdę. Dobra, wybierzmy jeszcze jedną żniwiarkę. Ta tutaj jedzie z pełnymi materiałami. Okej, ale czy chcemy, czy nie chcemy, najpierw musimy obronę przeciwlotniczą zrobić. Yes, sir. Affirmative. Tak, teraz jak tu się nam kończą kryształy, musimy żniwiarę wybudować, która będzie miała możliwość tutaj i ochrony tak naprawdę. Ta żniwiarka, no dobra, ta żniwiarka tutaj może jeszcze przez chwilę pojeździć, ale właściwie nie powinna. Dobra, mamy z pipeline'a, więc możemy tutaj puścić go, niech odkryje nam trochę terenu. Ja już mapę właściwie znam, więc może po prostu puszczę tutaj czołg, na wszelki wypadek. No, ale niestety nie tędy, tylko jedź dołem. Cała reszta niech się ustawi tutaj. Dobra, mamy ostatnią
ostatnie miejsce, w sensie ostatnią wyrzutnię sam, typu sam, do obrony. Dobra, wybudujmy kolejną zaawansowaną elektrownię. Właściwie to jeszcze kilka potrzebuję, ale może nie teraz. Dobra, stać mnie na wieżyczkę Tesli. Wieżyczka Tesli jedna przydałaby się, bo jest bardzo, bardzo pomocna. Jakby na to nie patrzeć. Okej, i tu sobie podjedziemy naszym czołgiem. Zaraz stamtąd będę musiał jeszcze jedną żniwiarkę niestety, ale zabrać. Bo nie potrzebujemy jej tam. A tutaj mamy mnóstwo kryształów. Więc trzeba będzie, moim zdaniem, tutaj wysyłać jakieś żniwiarki. Dobra, czołg myślę może wrócić. Okej, tu wybudujemy wieżyczkę Tesli. Wieżyczki Tesli są dość mocno narażone na ataki. Okej, poszło lepiej nawet niż myślałem, niż się spodziewałem. Okej, widzę, że tam lecą jacyś kolesie. Nie wiem, może pies tutaj załatwi sprawę. Nie jestem pewny. A jak się zaraz zbiorą i zaatakują, to będzie problem. Ale póki tego nie zrobią, to mamy przewagę na szczęście. Możemy zrobić zrzut ewentualnie jakiś. Spróbujmy sobie na razie zrzut w bazie. Tak na wszelki wypadek. Pobudujmy czoł. Okej, spróbujmy naprawić wieżyczkę Tesli w pierwszej kolejności. No i wieżyczka Tesli elegancko spełniła zadanie. Dobra, weź wyładuj to. Silosy może ze dwa by się przydały, tak naprawdę. Jakieś bym tutaj wybudował może ze dwa silosy. Wy do leczenia. Okej, widzę, że lecą, to tutaj puścimy psa na nich. Też widzę, że wieżyczka Tesli tutaj porobi ich jak trzeba. Tak, widzę artylerię znowu, z artylerii znowu używają. Nie podoba mi się to. Dobra, gdzieś tutaj widzę, że jeszcze coś kombinują tymi czołgami. To musimy im wspomóc, aby się druga wieżyczka Tesli tak naprawdę. Oj, chyba straca harwestera niestety. Wszyscy będą musiał sobie w takim razie wybudować jeszcze jednego. Dobra, widzę, że mamy w miarę dużo już jednostek bojowych. Okej, harwester jedź tutaj. Dobra. Myślę, że możemy się trochę wyleczyć. Nie wiem, czy potrzebnie te silosy budowałem. Myślę, że ty już... Albo dobra, jedź ostatni raz. Waiting order. Affirmative. No i co? Pasuje na nich powoli się zacząć zbierać i uderzać. Nie ma co przeciągać. Dobra. Mamy kolejnego spyplane'a. Musimy sobie go tym razem tutaj. Ja widzę, że znowu na nas atakują. Ale tu myślę, że psy będą potrafiły załatwić sprawę na tyle. Z nimi nawet wieżyczka Tesli chyba nie będzie musiała reagować. No one strasznie długo się budują tak naprawdę, te wieżyczki. No ale jak już się wybudują, to już jest cudownie. Dobra, załatwiona sprawa z nimi tutaj. Dobra, weź jeszcze zbierz to. Co my mamy? Zrzut możemy zrobić. Dobra, to zróbmy sobie zrzut, powiedzmy. A tutaj sobie zróbmy zrzut, zobaczymy jak wyjdzie. Okej. Reporting.
knowledge. Naprawdę. Affirmative. Powiem szczerze, jedna wieżyczka Tesli, a robi taką robotę. Acknowledge. No niestety teraz oberwałem dość mocno. Uciekaj, tutaj wszyscy jadą. Dobra, mamy z pipeline'a kolejnego. Vehicle reporting. Yes sir, acknowledge. Acknowledge. Affirmative. Yes sir, acknowledge. Yes sir, affirmative. Yes sir, acknowledge. Reporting, acknowledge. Affirmative. Ready. Dobra. No i co, ja muszę niestety, ale w tym miejscu budować wieżyczkę Tesli. Yes, sir. Affirmative. Nie jedź tam, mieć na dół. Yes, sir. Dobra, mamy trzy... Acknowledged. Yes, sir. Trzy żniwiarki, no to jest dobrze. Acknowledged. Tutaj jedź po coś mocniejszego. Ty możesz jechać po to. Yes, sir. I ty właściwie teraz też jedź po to, bo musimy się naprawić w pierwszej kolejności. Oni nie będą czekać, oni zaraz będą atakować z tego co widzę. A widzę, że tu są jeszcze żniwiarki dwie. Trzy właściwie. No i zaraz się tam naprawimy się, zaraz się tam do nich przejedziemy. Żniwiarki, podkreślę jeszcze raz, że żniwiarki mają to fajne, że regenerują się do minimalnej zielonej wartości tak naprawdę. Ale cewki Tesli musimy mieć co najmniej dwie moim zdaniem. Co najmniej dwie, może być ich więcej. Agreed. Yes sir, agreed. Dobra, mamy kolejnego z pipeline'a. Weźmy sobie go, puśćmy tutaj. Spróbujmy odkryć w ogóle tą bazę. Martwi mnie cały czas, że Sowieci mają tylko te same tak naprawdę, które są... Preparing. Insufficient funds. Yes sir. Które są... Preparing. Antypowietrzne, w sensie, że powietrze mogą niszczyć jednostki powietrzne. I to mnie nieco martwi. Reporting. Dobra, widzę, że wjeżdżają, to my im wyjedźmy na spotkanie. Dobra. Testy się spisuje. Okej. Okay. Widzę, że tutaj podjechał jeszcze. Podjechał, ale już go nie ma. Widzę, że tutaj u góry też jakiś czołg niestety, ale podjeżdża. Widzę, że te wieżyczki Tesli chcą mi za wszelką cenę zniszczyć. Dobra, myślę, że damy radę. Mamy z pipeline'a kolejnego. Ja widzę, że dość poważny atak przeprowadzają teraz. Ale chyba nie będzie z nich co zbierać, tak myślę przynajmniej. Tak, widzę, na razie sam siebie niestety ranię. Dobra. Dwie wieżyczki z pomocą V2 są w stanie wytrzymać, więc to mnie cieszy. Dobra, weźmy sobie tutaj, przeprowadźmy. O ja, tu harwestery jeżdżą, nie podoba mi się to. Muszę tam tu szybko wkroczyć i te kryształy im podkraść. Dobra, weźmy się, nie wiem, tutaj na ich... Na ich tyły, powiedzmy, wiedźmy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie strzelaj, spokojnie. Zastanawiam się też trochę, czy odbudowywać jednostki, ale chyba nie ma sensu. W sensie jest... Tak, widzę, że tutaj strzelają i walczą. Dobra. Unit prepared.
Preparing. Unit prepared. Prepare. Yes, sir. Affirmative. Unit at once. Ready. Report affirmative. Affirmative. Acknowledged. Unit prepared. Affirmative. Unit lost. Affirmative. Once. Preparing. Dobra, straciłem jedną podwójkę, ale nie było źle. Przyszedłem jeszcze jedną wieżyczką Tesli. Unit prepared. Ale myślę, że czołgi powinny zrobić resztę. Bo jeszcze nawet centrum dowodzenia nie zdążyłem wybudować tak naprawdę. Okej, mamy spyplane'a gotowego. Pięknie sobie tutaj radzą, po prostu fenomenalnie. Co robią te harwestery do jasnej cholery? No dawać, dobra, spyplane'a puśćmy, nie wiem, tutaj puśćmy może. Bomby spuśćmy, nie wiem, tutaj na przykład. Unit prepared. Wy się wyładujcie. Awaiting formatives. Acknowledged. Awaiting formatives. Affirmative, sir. Affirmative. Acknowledged. Affirmative. Unit ready. Acknowledged. Awaiting. Affirmative. Affirmative. Unit lost. Reporting. Wow. Wyszliście testy, nie zauważyłem go. Dobra, jedna wieżyczka testy może da radę. Yes, sir. Acknowledged. Reporting. Affirmative. Acknowledged. Repairing. Yes, sir. Affirmative. Jakiś budynek mi się zbudował. Aha, druga wieżyczka testy mi się zbudowała. Dobra. Yes, sir. Acknowledged. 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 Affirmative. Vehicle report. Affirmative. Wow, artyleria tutaj wjechała z tej strony, nie podoba mi się to. I to mnie niszczy konkretnie. Affirmative. Acknowledged. Acknowledged. Affirmative. Affirmative. Acknowledged. Affirmative. 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 Acknowledged. Affirmative. No i teraz to mi się nie podoba, bo widzę, że wjechali konkretnie w nas. Jak straciliśmy elektrownię, muszę szybko postawić jakąś elektrownię. Przykład tu. Okej, wieżyczki Tesli, przynajmniej jedna zaczęła strzelać. Dobra, przynajmniej wieżyczek Tesli nie straciłem. Dobra, samolot szpiegowski puścimy teraz może gdzieś tu. Reinforcements have arrived. Chcę puścić samolot. Reporting. Vehicle reporting. Yes, sir. Acknowledged. Affirmative. Dobra, jednostka stracona, czyli tutaj widzę, nie wylądują. Comrade. O ja, grubo to wygląda niestety. Acknowledged. Znowu wieżyczkę testy straciłem, niedobrze. Oboję się, że jak do nich pojadę, to oni zaraz się mi tym odwdzięczą, tym samym. Niestety, teraz na szczęście odzyskam dość dużo minerałów. Silosy na szczęście stoją, więc mogą wszyscy kryształy oddać. Yes, sir, knowledge. Dobra, rozładuj to, po prostu to rozładuj. I jedź. Dobra. Rozładuj i wracaj po kryształy, bardzo dobrze. No nie. Affirmative. Tu, a potem tu. Dobra. Wybudujmy kolejną elektrownię. Dobra. Naprawa. A długo ta misja coś, obawiam się, że potrwa. Dobra, odkryjmy sobie tutaj. Ja wiem, co tutaj jest, ale przydałoby się to odkryć mimo wszystko. Dobra, co, kolejna wieża Tesli, czy to centrum technologiczne? Centrum technologiczne daje nam tylko tych grenadierów. Tutaj już nic nie ugramy.
Mam pomysł na zabawę z rakietą V2, nie wiem czy to mi wyjdzie. Bo obawiam się, że mogą mnie zniszczyć bardzo szybko. Jak zacznę przeginać. A, sobie szczelimy tutaj. Uciekniemy teraz. Dobra. Okej. Wybudujmy może jednak tą wieżyczkę testy. Gdzie ty tam jedziesz? Tu. A potem tu. Yes, sir. At once. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Affirmative. Very well. At once. Yes, sir. At once. At once. Very well. Okay. Kryzys zażegnany. Mamy kolejnego spike lane'a i widzę, że znowu dla nas przeprowadzają jakiś konkretny atak. Yes, sir. Acknowledge. Sobie tu wyjedźmy. I zróbmy im niespodziankę, postawmy mi tylko wieżyczkę testy. Ale znowu mi ją skasowali. Dobra, naprawimy może. Okej, okay. Widzę, że nie jest tragedia, ale ich musimy naprawić. To w pierwszej kolejności, to w drugiej kolejności. O, niech będzie w trzeciej kolejności, mimo że to powinno być. Okej. Okay. I co, i znowu jestem bez wieżyczek Tesli. A walić to, idziemy w czołgi. Affirmative. Na dół podjechać. Yes, sir. Waiting order. Acknowledged. Reporting. Acknowledged. Yes, sir. Acknowledged. Unit lost. Acknowledged. Acknowledged. Gdzie tam znowu jednostki tracę? Od góry jeszcze widzę, że... Dobra, jedna wieżyczka to z tym może się jednak przydać. Affirmative. Acknowledged. Unit ready. Affirmative. Reporting. Yes, sir. At once. Yes, sir. Acknowledged. Affirmative. Yes, sir. Acknowledged. Acknowledged. Vehicle reporting. Affirmative. Yes, sir. Acknowledged. Yes, sir. Affirmative. Sufficient funds. Acknowledged. Affirmative. A oni chyba tymi czołgami coś tak czuję tutaj wjeżdżają tylko po to, żeby się bronić. Dobra, spuśćmy może bomby tutaj, mimo wszystko. Żołnierzy spuśćmy tu, samolot puśćmy, nie wiem, tutaj na przykład. I budujmy czołgi na maksa. To spróbujmy ponaprawiać wszystko, nie wiem jak to wyjdzie. Mamy ostatnią wieżyczkę Tesli, ona się tutaj przyda. Dobra, tutaj widzę, że strzelają do nas, mnie to trochę niepokoi. Reporting, affirmative. Yes, sir. Yes, sir. Czyli to ty, ty, yes, sir. Lecicie tutaj. Yes, sir. Wy lecicie tutaj, a teraz wy będziecie jedyneczką. Yes, sir. A wy będziecie dwójeczką. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Yes, sir. Acknowledged. Dobra, lecimy dalej w takim razie. W dołu sobie do nich podejdziemy. Tutaj widzę, że naprawa cały czas trwa. Waiting order. Yes, sir. Ready. Dobra, mamy spyplane'a. Insufficient funds. Sobie go puścimy, myślę. Teraz nie będziemy mieli jak tego naprawić, niestety. Ale może wieżyczka Tesli przetrwa. Acknowledged. Oby przetrwała. Yes, sir.
Affirmative. Acknowledge. Yes, sir. Affirmative. Acknowledge. Reporting. Affirmative. Yes, sir. Acknowledge. Acknowledge. Waiting. Waiting orders. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Affirmative. Waiting orders. Acknowledge. Affirmative. Dobra, to niech strzela do tego. Yes, sir. Yes, sir. Acknowledge. Czołg niech się wycofa tutaj. Affirmative. Yes, sir. Reporting. Yes, sir. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Acknowledge. Ten czołg niech podjedzie. Tu ciężko taki atak prowadzić, tak waiting naprawdę. Waiting orders. Jak to oni tak obrywamy, to od jednych, to od preparing. Drugich niestety. Preparing. Reporting. Dobra, weźcie yes, sobie tutaj, spróbujcie wszyscy wjechać na to. O, widzę, że tu ktoś jeszcze inny jedzie. A, no dobra, nie fajnie. Yes, sir. Affirmative. Affirmative. Acknowledge. Yes, sir. Acknowledge. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. 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 Yes, sir. Acknowledge. Yes, sir. Affirmative. Affirmative. Acknowledge. Affirmative. Acknowledge. Affirmative. Acknowledge. Acknowledge. Dobra. Acknowledge. Widzę, że czołg mamut jest dobry nawet yes, na piechotę. Okej, okay, tak uszkodzimy go, ale będziemy myślę. Select target. Select target. Samolot. Reinforcements have arrived. Insufficient funds. Musimy tutaj może. Affirmative. Dobra, i teraz myślę, że możemy wjechać. Affirmative. Acknowledge. Ready and waiting. Affirmative. Reporting. Acknowledge. Reporting. Affirmative. Acknowledge. Yes, sir. Affirmative. Lost. Affirmative. Waiting orders. Dobra, kolejną niestety jednostkę straciłem. Waiting orders. Affirmative. Acknowledge. Affirmative. Lost. Affirmative. Dobra. Acknowledge. Affirmative. Acknowledge. Vehicle report. Affirmative. Reporting. Affirmative. Dobra, to by trzeba było zniszczyć, żeby nie produkowali. Acknowledge. W sensie, żeby nie jeździli tymi harwesterami. Tutaj do tego sobie postrzelamy. O, tutaj widzę, że straciłem niestety, ale możliwość budowania czołgów, więc fajnie byłoby ją odzyskać. Wieżyczka testy niestety oberwała. Dobra, wyjdźcie panowie tu. Awaiting orders. Agreed. Reporting. Acknowledged. Vehicle acknowledged. Report. Affirmative. Acknowledged. Affirmative. Reporting. Affirmative. Awaiting orders. Acknowledged. Affirmative. Unit acknowledged. Dobra, nie będziemy się z nimi bawić. Zniszczymy im po prostu to, co powinno zostać zniszczone. Acknowledge. To sobie ich rozjedziemy naturalnie. Affirmative. Dobra, tutaj mamy kolejny szpiegowski samolot. To jest ciekawa wyspa. Yes, sir. Acknowledge. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. At once. Very well. Yes, sir. Yes, sir. At once. Very well. Yes, sir. Very well. I znowu straciłem wieżyczkę Tesli, ale teraz się już nie wściekam, bo widzę, że tutaj robimy w miarę dobrą robotę. Tutaj sobie zbudujemy niejaki parę czołgów ciężkich. Spróbujemy naprawić. Acknowledge. Report affirmative. Nie, zostawcie mi czołga ciężkiego. Dobra, straciłem niestety jednego mamuta, może być teraz problem. No, ale myślę, że teraz mi się uda ich tutaj całych dojechać. Zniszczę z nich tyle, ile się da. Co, on do Silosa dojedzie, czy jak? Po prostu tu zatrzyma i koniec. Affirmative. Acknowledge. Affirmative. Acknowledge. Affirmative. Unit lost. Acknowledge. Widzę, że artyleria zniszczyła mi czołg, który nie powinna. Affirmative. Acknowledge. I nie mam mamutów. Dobra, nie mam jak się bronić teraz przed nalotami. To trochę mnie niepokoi. Preparing. Dobra, kolejny spy plane ready. Myślę, że sobie tutaj wlecimy. Tutaj leci. Dobra. Oni są już na tyle uszkodzeni, że mogą tylko produkować jeden śmigłowiec. Nie mogą właściwie, bo już nie zbierają select tego. Target. Spróbujmy sobie tu spuścić bombę. Select target.
I co? A tutaj spróbujmy sobie może spuścić jednostki do obrony. Albo właściwie może nawet nie tutaj, a tutaj. Ja wiem, czy się uda spuścić. Nie, nie doleciały niestety bomby. Dobra, ten jedzie. Ten stoi. Chyba mi brakuje jednego harwestera, tak sobie myślę. Kurczę, szkoda, że nie można złodziejów budować. Dobra, to sobie puścimy sobie pieski do załatwienia sprawy tutaj z nimi. Unit prepared. Dobra, sprawa załatwiona. Preparing. Niestety nie mamy czołgów typu mamut. Trochę mnie to boli. Że próbują się tutaj dostać. A, sprawa załatwiona. Dwa stracę niestety jednego czołg. Jeden czołg, a może nie? Ojej. Report affirmative. Ojej. Dobra, kolejny spy plane jest gotowy. Zobaczmy, jak tu wygląda sytuacja. Dobra, w każdym razie pierwszy etap, który chcę teraz zrobić, to przede wszystkim wylecieć czołgi. Nie wiem, czy to będzie możliwe, żeby je wszystkie naprawić. Na razie widzę, że to nie idzie mi zbyt dobrze. Tutaj sobie damy, nie wiem, świeże. Wow, artyleria tutaj jest. Acknowledged. No i znowu fabrykę muszę odbudować. Zbieraj kryształy. Ty właściwie też zbieraj kryształy. Dobra, kolejny spy plane jest gotowy. Wyszczelmy sobie go tutaj. A jakbyśmy sobie tutaj wyszczelili tego, nie wiem, czy to coś da. Czy zniszczyć tą bazę jeszcze? Zacznę irytować. Dobra, wyjedźcie tutaj, spróbujcie się naprawić. No tutaj tych czołgów mam niewiele. Jak wszystkimi ruszę do boju, to niestety, ale chyba nie dam rady się obronić przed ich kolejnym nalotem. Ale... Za zniszczenie mojej piechoty. O, wjeżdżaj na to. Czym szybciej, tym lepiej. Dobra, a my sobie spróbujemy poradzić może z elektronią. Affirmative. Jak to się skończy, czy się uda zniszczyć czoło? Chyba się nie uda zniszczyć czołgu. Co on robi? 5 kolesi nie jest w stanie jednego medium tanka zniszczyć. No trudno. Ale nic nie wybudują, więc po odpowiedniej regeneracji tutaj by pasowało się dostać
jakieś dwie V2 wybudować, przelecieć tu i zrobić pożogę im tam, w tamtym miejscu dokładnie. Ale różnie to bywa. Naprawmy tyle, ile możemy. Zastanawiam się znowu nad budową przynajmniej jednej wieżyczki Tesla. Ale nie wiem, czy to jest mądre, czy nie lepiej po prostu wybudować to. Dobra, jedź tu po kryształy, a ty jedź po kryształy tutaj. Dobra, myślę, że możemy sobie wybrać już pierwszą ekipę czołgu. Dobra, i spróbujemy sobie tymi czołgami tutaj ich dobić. Stanowią dalej zagrożenie niestety. I wybudujemy sobie jeszcze jednego zbieracza. Zobaczymy, jak to się skończy. O, i tu będą cały czas tymi śmigłowcami podlatywać i mnie wkurzać. A potem bym pojechał załatwić talę. Żeby to załatwić, to muszę mieć przynajmniej dwa... Planuję mieć przynajmniej dwa harwestery. Bomby mógłbym spróbować, nie wiem, tutaj zrzucić na przykład gdzieś na środku. Może mi nic nie wyeliminuje. W międzyczasie. Niech się pozbędą z losu. Piękny nalot się udał. Muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo piękny nalot się udał. Chyba widzę, że chyba nigdzie nic nie kombinują. Dobra, trzeba to zniszczyć w pierwszej kolejności, żeby mnie już nie irytowało w ogóle. Dobra, to w drugiej kolejności. W trzeciej kolejności. Z pipeline'a puśćmy sobie tutaj teraz. Okej. Spróbujmy naprawić w takim razie nasze wyrzutnie. Gdzie znowu nasz harwester pojechał? Oczywiście, że pojechał już na... Unit ready. Unit awaiting orders. Acknowledge. Dobra, spróbujmy się dobrać do tego. Dobrać do tego. Dobra, wycofajmy się. Wycofajmy się. Unit lost. Affirmative. I postawmy to, naprawmy to. Vehicle reporting. Yes, sir. Yes, sir. Acknowledge. Yes, sir. Dobra, spróbujmy wjechać tym tu. Yes, sir. Affirmative. Affirmative. Acknowledge. Dobra, cofamy, cofamy, cofamy. Yes, sir. Affirmative. Acknowledge. Cofamy, cofamy. Affirmative. Acknowledge. Affirmative. Affirmative. Acknowledge. No dawać teraz. Acknowledge. Affirmative. Kozaki. Affirmative. Affirmative. Dobra, widzę, że się chyba im znudziło. A jeszcze im się nie znudziło, nie do końca. Acknowledge. Acknowledge. Affirmative. Acknowledge. Affirmative. Acknowledge. No, to już nie dał rady. Dobra, no i co? I wracamy. Całą ekipą tutaj. Sobie podjedź tu. Okej, okay, mamy kolejnego z pipeline'a. Zobaczmy, czy tu nie mają jakiegoś wzmocnienia czy czegoś. Okej. Poszło całkiem nieźle. No cóż, czas będzie na naprawę i na wybudowanie z dwóch V2-ek albo z trzech nawet. Dobra, chłopaki, wjeżdżamy tutaj. Wszyscy po kolei. A teraz ta... Nie, to jest...
ten bug, który mnie wkurza, że jeden czeka na drugiego, jak ten tamten zakolejkował nieco wcześniej. A ja mam jeszcze jeden pomysł. Oni tu mają beczki, ja się zastanawiam, czy by mi się udało tutaj ich wrzucić. I zniszczyć im te beczki, tylko boję się, że jak tutaj zacznę coś robić z tą bazą, to może się... mogą się wkurzyć i... nie będę mógł odciąć drogi ciężarówce. Dobra, wyślijmy sobie jeszcze tutaj z pipeline'a w takim razie. Dobra, no ale dodatkowe jednostki zawsze możemy sobie zrzucić, nie? Chodźmy nawet z tyłu. Nie wiem skąd leciał ten samolot, ale widzę, że się chyba skończył. Dobra, tutaj sobie zniszczymy to. Dobra, to będzie nasza dwójka. Podjedziemy sobie nimi tutaj. Jak zniszczymy te miejsca, co tu są, to tu wygląda na to, że jest dużo kasy. Dobra, budujemy sobie, potem jeszcze będziemy budować czołgi ciężkie, ale najpierw sobie zregenerujmy to wszystko. Za mało środków. Dobra. Nie czekamy na kolejną żniwiarkę. Myślę, że możemy ruszyć z tym, co mamy. Ok, mamy kolejnego spyplane'a. Dobra, spróbujmy sobie zniszczyć tą górną ich bazę z tymi lotniskami. Zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie jest nieźle. A widać, że tutaj minuje. Coś mi mówi, że nie warto niszczyć tego mostu. No właśnie, tutaj będziemy mieli problem ze śmigłowcami, niestety. Dobra, i nasza baza jest widzę tutaj atakowana. A to nie jest jakiś specjalny problem, myślę. Dobra, spróbujmy mimo wszystko przejechać tutaj. Przez ten most. Widzę, że zjeżdżam na minę niestety. Tam mam spyplane'a gotowego. Yes, sir. At once. Waiting on affirmative acknowledge. Teraz zniszczmy to, bo mnie tutaj irytują dość mocno. Acknowledge. Nie wiem, czy nie mam za małej obstawy czasem, żeby ich zniszczyć tutaj. Chyba spróbujmy ich tu zniszczyć, spójrzmy do spadochroniarzy. Wyślijmy tu samolot szpiegowski. Spróbujmy to wysadzić w ogóle. Poszło widzę całkiem nieźle. Affirmative, acknowledge. Śmigłowiec nie ma śmigłowca, to jeszcze tego wysadzimy. Yes, sir. Very well. Of course. At once. Dobra, wygląda na to, że... Yes, sir. Nie ma na horyzoncie jeszcze tej ich ciężarówki. At once. Yes, sir. Of course. Very well. Comrade, affirmative. Dobra, myślę, że to możemy sobie cofnąć z powrotem tu. Jak? Czołgi możemy zacząć sobie budować.
Affirmative. Vehicle acknowledged. Affirmative. Affirmative. Acknowledged. Yes, sir. Affirmative. Acknowledged. Yes, sir. Affirmative. Acknowledged. Reporting. Acknowledged. Acknowledged. Affirmative. Unit ready. Building. Okay. Widzę, że jakoś to jest. Myślę, że to też sobie możemy zniszczyć. O, wymagająca misja, tak jak wspominałem. Ja sobie zaraz puszczę kolejny szpiegowski samolot. Tutaj na przykład. Unit lost. Ready and waiting. Yes, sir. Of course. Yes, sir. Mam nadzieję, że przynajmniej pozbyłem się śmigłowców. Affirmative. Być może, a być może nie. Vehicle report. Affirmative. Unit ready. Acknowledged. Building. Acknowledged. Yes, sir. Acknowledged. Dobra, myślę, że nimi możemy już wracać. Affirmative. Vehicle report. Dobra, a resztą sobie po prostu przejmiemy trochę złota do wybudowania unit nowych ready. Czołgów. Yes, sir. Affirmative. Building. Acknowledged. Awaiting or knowledge. Będziemy potrzebować bardzo dużo czołgów teraz. Yes, sir. Affirmative. Affirmative. Naprawmy sobie wszystkie jednostki, żeby nie tracić już złota. Acknowledged. Affirmative. Okej. Okay. Affirmative. Reporting. Acknowledged. Wysadźmy to w powietrze. Yes, sir. Yes, sir. Affirmative. Affirmative. Comrade. Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Affirmative. Yes, sir. Acknowledged. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Okej, okay. Wracamy w takim razie. Tutaj myślę. Yes, sir. Unit ready. Building. Lecimy tutaj w takim razie. Spike lane. Mamy kolejnego spike lane'a. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja. No jest ich trochę tutaj niestety. Jest ich tutaj niestety trochę. Unit ready. Myślę, że moglibyśmy tutaj puścić reinforcements have arrived. Yes, sir. Trochę jednostek pomocniczych. Myślę nad wybudowaniem centrum badawczego, ale nie wiem, czy to jest konieczne. Zastanawiam się, czy tak samo jest konieczne czyszczenie wody. Też nie sądzę, by było to nam jakoś specjalnie potrzebne. Unit lost. Okej, okay, gdzieś jakąś jednostkę straciłem, nawet nie bardzo wiem gdzie. Dobra, myślę, że w pierwszej kolejności to sobie spróbujemy tutaj. Tutaj widzę, jest dużo mostów i tak naprawdę nie wiemy, którędy będzie jechać ta ciężarówka, moim zdaniem. Więc myślę, że jakbym sobie tutaj z tej strony, że tak powiem, zabarykadował może nie tyle elektrowniami, co cewkami Tesli, to byłoby to dobre, rozwiązanie. Myślę, że parę czołgów jeszcze można byłoby wybudować. Ewentualnie zastawić minerem tutaj wszystko, że jak ciężarówka wjedzie na którąkolwiek z minę, no to wysadzi ją w powietrze, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Opowiem się, że ona też tędy może, że tak powiem, uciec i to mnie trochę bardziej boli. Dobra, ale całkiem testy możemy sobie tu postawić. Myślę, że spokojnie dostrzeli tam. Jakby na przykład tędy próbowali uciec. Bo nie jest powiedziane, że tędy będą uciekać. Mogą uciekać którędyś indziej. A tu wszystko jest wyczyszczone z kryształów. Właściwie praktycznie cała plansza jest wyczyszczona z kryształów. Yes, sir. Affirmative. Construction complete. Dobra, to sobie postawimy. Może Building. Jeszcze centrum technologiczne. Centrum technologiczne po Unit to, żeby ready. Wyprodukować Building. Żołnierzy z Flamethrowerami. Yes, sir. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie, ale. Reporting. At once. Unit ready. Training. Reporting, sir. Ale może o to chodzi. Dobra, tu sobie puścimy kolejnych żołnierzy. Nalot byśmy zrobili. Czy możemy zrobić nalot tutaj na przykład, na środek? Zobaczymy, jak się skończy. Czy w ogóle możemy zniszczyć tą obstawę, czy nie? O, widzę, że tu destroyery nam chyba zniszczą ten samolot. Tak. A nie, nawet nie. Spike
Select target. No, widzę, że taki nalot to raczej nic nie dał, niż cokolwiek dał. Dobra, to sobie idzie nasza obstawa. Biegło report. Jeden harwester, drugi harwester. Trzeciego znowu mi zniszczyli? To trzeba wybudować w takim razie. Yes, sir. Unit ready. Building. Yes, sir. Acknowledge. Dobra, i teraz zastanawiam się, czy tyle czołgów mi wystarczy. Yes, sir. Nie mając mamutów. Yes, dobra, możemy myślę spróbować. Centrum technologiczne myślę postawię tutaj. Construction options. Select target. Nalot myślę, że moglibyśmy, nie wiem, tutaj zrobić. Reinforcements have arrived. Yes, sir. Affirmative. Waiting order. Acknowledged. Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Report. Affirmative. Acknowledged. Waiting acknowledge. Order. Acknowledged. Affirmative. Affirmative. Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Affirmative. Dobra, myślę, że tu na razie nie będziemy sobie wjeżdżać jeszcze. Yes, sir. Na razie sobie pojedziemy yes, tutaj. Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. 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 Affirmative. Affirmative. Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Yes, sir. Acknowledged. A tu mają krążownika, który mi się nie bardzo podoba. Oj, niestety tak to będzie chyba wyglądać, że trzeba będę musiał niestety tutaj coś pokombinować. Reporting, acknowledge. Czy krążownika V2 mi mogę zniszczyć tak na dobrą sprawę, nie? Awaiting orders, acknowledge. Yes, sir. Chyba. Acknowledge. Affirmative. To jak blisko musisz podjechać? Acknowledge. Podjedź sobie tutaj. Affirmative. Za blisko widzę. Acknowledged. Super. Okej. Dobra. Męczące się to powoli zaczyna robić. Okej, tutaj mamy ekipę naszych żołnierzy. Okej, tutaj widzę, że się nam harwester chyba kolejny wybudował. Yes, sir. Reporting. Yes, sir. Tak, bo znoszą. Cztery yes, mamy. Sir. Dobra, jednak chyba trochę przegiąłem. Jednak chyba trochę przegiąłem. Dobra, tu coś jest. Building. Baza okrętów podwodnych. Vehicle reporting. Yes, sir. Acknowledged. Affirmative. Yes, sir. Insufficient funds. Affirmative. Unit ready. Building. Nie wiem, za trzy wybuduję te łodzie podwodne, powiedzmy. Powinny wystarczyć. Może. Yes, sir. Może tak, może nie. Affirmative. Vehicle reporting. Affirmative. Affirmative. Unit ready. Building. Acknowledge. Dobra, podjedź sobie affirmative. Tu. Affirmative. Jeszcze sobie tu do niego. Unit ready. Affirmative. Acknowledge. Musiał oberwać, no po prostu musiał oberwać. Dobra, łodzie podwodne zrobią resztę. Sobie podjedziemy w takim razie tutaj. Yes, sir, mamy czołgi, tych czołgów jest tak naprawdę niedużo. Agreed. Tak, którędy oni mogą uciec? Rozumiem, że albo tędy u góry, albo tędy. Yes, sir. Puszczę tutaj na wszelki wypadek. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Acknowledged. Affirmative. Sobie tutaj acknowledged. Na przykład. Acknowledged. Acknowledged. Pipeline ready. Super, select że mamy z pipeline'a. Yes, sir. Acknowledged. Yes, sir. Affirmative. 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 Nie, dobra, affirmative. Może nie drażnijmy krążownika. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Affirmative. Waiting order. Affirmative. Unit ready. Affirmative. Acknowledged. Reporting. Unit affirmative. Dobra, chyba coś czuję, że mamy po naszych małpójkach. Affirmative. Unit ready. Affirmative. Affirmative. Acknowledged. Acknowledged.
Affirmative. Acknowledged. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Unit lost. Yes, sir. Affirmative. Reinforcements have arrived. Affirmative. Acknowledged. 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 Waiting orders. At once. Affirmative. Reporting. At waiting orders. Dobra, jedziemy na niego. Affirmative. Artyleria. At once. Affirmative. Acknowledged. Unit lost. Affirmative. Acknowledged. Affirmative. Affirmative. Dobra. Reporting. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Mam pytanie teraz za stopą. Affirmative. Aha, ja tego mostu tutaj nie przejmę teraz niestety. Affirmative. Tak czuję, że go nie przejmę. Waiting on acknowledge. Building. Affirmative. On hold. Building. Dobra, kolejny z pipeline gotowy. Dopuśćmy sobie go tutaj tym razem. Comrade. Affirmative. O nie, krążownik do mnie strzela. Affirmative. Acknowledged. Chyba. Cie. Affirmative. Select target. Unit ready. Niestety, ale tak. Niestety, ale krążownik do mnie strzela. No i co? Możemy zrobić nalot. Nie wiem gdzie. Tutaj. Może tutaj. Nie, tutaj jest głupi pomysł, żeby nalot. Tutaj spróbujmy zrobić nalot. Zobaczymy, jak to się skończy. Zupełnie nie mam pojęcia, od której strony ta ciężarówka pojedzie, wyjedzie. Nie wiem, czy zdążę ją zatrzymać tak naprawdę. Widzę, że tutaj niestety też jest krążownik. Muszę obserwować teraz mapę, czy gdzieś nie porusza się jakiś obiekt. Bo może być tak, że jakiś obiekt się zaraz zacznie poruszać i zaraz będzie znowu problem. Postrzelamy do niego. Tak średnio do krążownika widzę, postrzelamy. Ale możemy spróbować. Jak widzę, że na razie to trochę lekceważę. Ja szczerze powiedziawszy nawet nie bardzo wiem, jak ta ciężarówka wygląda. Dobra, czołgami udało się zniszczyć krążownik. Okej, jest tu gdzieś ta... A, tu jest ta ciężarówka! Dobra. To już przynajmniej wiem, jak wygląda. Acknowledged. Dobra, jedzie. Muszę teraz tymi czołgami ją dogonić i zniszczyć. Nie tylko czołgami z tego, co widzę, całą armią. W ogóle wszystkimi jednostkami, tylko jakie mam. Z tego, co widzę. Dobra, ona tutaj gdzieś jedzie. Strzelajmy do niej w takim razie. Dobra, jest, jedzie. Ona nie może nam uciec. Proste. Wow. Ale i tak godzinę prawie zajęło. No niestety. Ale z początku powiem szczerze, że jak nawet nie wiedziałem, gdzie ta ciężarówka jest i kiedy ona ruszała jak się atakuje tą środkową bazę u góry u nich, no to rzeczywiście sprawiło trochę problemów. No ale na szczęście już jesteśmy po misji i wszystko udało się zakończyć sukcesem. Niestety aż godzinę trwała, dowództwo tylko 38%, ale 4% skuteczności w działaniu. No niestety, no i udało się odblokować galerię dodatków kolejną oczywiście. Dobra, ja myślę, że z mojej strony podziękuję za kolejny odcinek. W przyszłym odcinku dalej będziemy sobie prowadzić, że tak powiem, działania na terenach Frankcji. Zobaczmy sobie galerię dodatków. Kane lubi być na luzie. Właśnie, Joe Kucan, który grał Kane'a, miałem właśnie wspomnieć, że ciekawą rzecz zauważyłem, że w filmach Aliantów występowały cztery główne postacie. Stravos, Einstein, Von Helsing i Tania, tak naprawdę, a po stronie Sowietów 5. W sensie Stalin, Kurkow, Gradienko,
Nadia i właśnie Kane, więc to taka drobna nierówność, nazwijmy. No ale wiadomo, na potrzeby Command & Conquer podstawowej wersji, w sensie Tibernian Dawn chyba miała podtytuł w podstawce. Ale znaczy w wersji angielskiej. Dobra, ale nie ma co przedłużać. Dzięki jeszcze raz serdecznie za kolejny odcinek. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!